znajdujemy się przy ulicy, przy której mieszkał Bronisław Geremek. Tędy spacerował do szkoły, tędy z budynku po mojej lewej stronie za mną, do budynku, który znajduje się za państwem. Jego ojciec chodził do pracy do starostwa powiatowego. Postać pana profesora Bronisława Geremka i jego związki ze Wschową pokrótce przedstawi pan Przemysław Wojciech z Muzeum Ziemi Wschowskiej, także te wszystkie smaczki związane z tym i związane z naszym miastem za moment państwo poznają. Witam Państwa. Zgromadziliśmy się w tym miejscu w związku z 90. rocznicą urodzin profesora Bronisława Geremka, którego życie na 3 lata związało się z naszym miastem. Tablica, którą za moment upamiętniony zostanie jeden z ważniejszych powojennych mieszkańców Wschowy, jest pierwszą, ale na pewno nie ostatnią tego typu inicjatywą, mającą na celu przypomnienie Wschowianom o wybitnych postaciach związanych z tym miastem, jak i ziemią wschowską. Mam nadzieję, że w podobnym gronie spotkamy się wkrótce, chociażby przy okazji 80. rocznicy urodzin Eugeniusza Geta Stankiewicza, wybitnego wschowskiego artysty. Rok 2022 jest obfity w mniej lub bardziej okrągłe rocznice. To w tym roku przypada również 600 lat od momentu nadania ziemi wschowskiej prawa polskiego, kończącego proces inkorporacji Wschowy do Polski. W tym miejscu chciałbym Państwu przybliżyć różne wątki związane z tym, jak właściwie profesor Bronisław Geremek przybył do Wschowy oraz związane z jego pobytem w naszym mieście. Tych informacji nie ma zbyt dużo, głównie pochodzą one ze wspomnień samego profesora, jak również jego rówieśników oraz nauczycieli. Nie chcę też również Państwa zbyt długo tutaj zatrzymywać, ponieważ wykład, który całościowo przybliży Państwu dorobek oraz spuściznę profesora, przybliży Państwu podczas wykładu pan Piotr Maciej Kaczyński z Fundacji Centrum imienia Bronisława Geremka już wewnątrz. Bronisław Geremek, a właściwie Benjamin Lewertow, urodził się 6 marca 1932 roku w Warszawie. Był on synem Borucha i Szarcy. Jego ojciec był nauczycielem żydowskim, natomiast pracował jako chałupnik wytwarzający futra. W czasie wybuchu II wojny światowej rodzina znalazła się w getcie warszawskim. Geremkowi, jego matce, udało się uciec z getta. O wiele mniej szczęścia miał jego ojciec oraz starszy brat, którzy trafili do obozu koncentracyjnego. Niestety ojciec Bronisława nie przeżył II wojny światowej, natomiast jego starszy brat po uwolnieniu z obozu koncentracyjnego wyjechał do Izraela, a następnie do Stanów Zjednoczonych. Natomiast Bronisław i jego matka przenieśli się do Zawichostu pod zmienionym nazwiskiem Wachlewscy. Schronienia udzielił im Stefan Geremek, który przed wojną był urzędnikiem starostwa powiatowego w Lesznie. Po wybuchu II wojny światowej został on internowany na teren generalnego gubernatorstwa. To właśnie w jego domu, w jego sklepie pracował Geremek wraz z jego matką. Dzięki temu też przeżyli oni okres II wojny światowej. Po zakończeniu wojny Stefan Geremek poślubił jego matkę i razem rodzina przeniosła się jesienią do Wschowy w roku 1945. Po przybyciu do tego miasta zamieszkali oni w trzypokojowym mieszkaniu na pierwszym piętrze w kamienicy za moimi plecami. Jest to ulica przy ówczesnej pod nazwą Poniewa 27. Dzisiaj jest to ulica na rogu Księdza Kostki i Daszyńskiego. Natomiast jeżeli chodzi o miejsce pracy ojczyma Geremka, Stefana, który po przybyciu do Wschowy objął funkcję zastępcy starosty wschowskiego, zastępował ówczesnego pierwszego starosta powojennego Romana Jura, a następnie w 1946 jego ojczym objął stanowisko już jako starosta wschowski, które pełnił do roku 1949. Warto więc w tym miejscu też podkreślić, że wówczas siedziba starostwa mieściła się w budynku, który sąsiaduje z dzisiejszym CKR-em, czyli jest to dzisiaj siedziba banku, więc no,
ojczym Geremka nie miał daleko do pracy, więc myślę, że miejsce, w którym dzisiaj zostanie odsłonięta ta tablica pamiątkowa, jest jak najbardziej trafiona pomiędzy tym domem rodzinnym oraz tutaj miejscem pracy jego ojca. Myślę, że Bronisław Geremek jako osoba pamiętająca zrujnowaną Warszawę, która na pewno na nim wywarło to ogromne piętno, Schowa jawiła mu się jako oaza ładu i spokoju, która nie ucierpiała w trakcie zawieruchy II wojny światowej. Ponadto jako dawna zastępcza stolica z czasów Wettynu była też taką namiastką właśnie zastępczego domu, jakby zastępczej stolicy. To tutaj rozpoczął właśnie edukację, która została tak brutalnie przerwana we wrześniu 1939 roku. Uczęszczał on do szkoły, do gimnazjum królowej Jadwigi Władysława Jagieły. We swoich wspomnieniach przywodził na myśl wizyty w opuszczonych kościołach protestanckich, w których odnajdywał bogate zbiory księgozbiorów, które robiły na nią wrażenie. Niestety nie potrafił ich czytać, nie znając języka właśnie łacińskiego i niemieckiego. Natomiast ta pasja, zamiłowanie do książek zaczęła mu towarzyszyć i była pewnie obecna w jego życiu przez wiele kolejnych lat. Właśnie jego rówieśnicy wspominali Geremka już jako właśnie 12-letniego ucznia, że rzadko była możliwość zobaczenia go bez książki pod pachami. Także rzeczywiście każdą okazję wykorzystywał wolną chwilę, żeby oddawać się lekturze. Nawet na obozy harcerskie, w których brał udział, zabierał ze sobą Sienkiewicza. Odebrał on dobre wykształcenie we Wschowie. Jak wspomina tutaj w swojej książce Eugeniusz Dzięcielewski, z zalążki zainteresowania Francją i jej kulturą oraz znakomita znajomość języka francuskiego wyniósł Bronisław Geremek ze Wschowy. Jego nauczycielką języka francuskiego była Antonina Rybczyńska, która była absolwentką Sorbony. Tutaj właśnie uczyła go jako romanistka języka francuskiego. On też w swoich wspomnieniach, profesor właśnie podkreślał jej wkład w jego początki nauki języka francuskiego. Oprócz tego chemii uczyła go dawna asystentka prezydenta Ignacego Mościckiego, która również po wojnie była nauczycielką we Wschowie. Oprócz tego nie można też zapomnieć o księdzu Andrzeju Bardeckim, który był prefektem i przełożonym niższego seminarium duchowego we Wschowie, mieszczącego się przy placu Farmem. Obecnie jest to siedziba muzeum i biblioteki publicznej. Ksiądz Bardecki był późniejszym współpracownikiem Karola Wojtyły i miał ogromny wpływ na rozwój Bronisława Geremka, był jego przewodnikiem duchowym. To najprawdopodobniej pod jego wpływem Geremek postanowił wstąpić do sodalicji mariańskiej, a następnie został również ministrantem. Oprócz tego ze wspomnień Zenona Cichego dowiadujemy się, że Geremek lubił grać w piłkę nożną z kolegami, które mecze były rozgrywane w ogrodzie za klasztorem franciszkanów. Podczas jednego z takich zaciętych meczy właśnie została mu pamiątka ze Wschowy do końca życia, mianowicie blizna nad łukiem brwiowym, o której sam wspominał podczas kolejnej wizyty we Wschowie już 52 lata później. W czerwcu roku 1948 brał on udział w obozie harcerskim w Sławie, gdzie miał miejsce taki incydent, w czasie którego burmistrz Sławy poprosił uczestników tego obozu, aby zawinęli właśnie ten obóz i opuścili Sławę, ponieważ został on rozbity w sąsiedztwie radzieckich żołnierzy, którzy pod wpływem alkoholu stali się dosyć właśnie tacy agresywni i wtedy zostało to przeniesione do Leszna. To było ostatnie lato, jakie spędził na naszym obszarze Bronisław Geremek. Tego samego roku jesienią rozpoczął już swoją dalszą edukację w liceum. Po skończeniu tak zwanej mniejszej matury we Wschowie następnie rozpoczął edukację w liceum w Warszawie. Do Wschowy dopiero powrócił 52 lata później, w 2000 roku, w listopadzie, kiedy został nadany mu tytuł honorowego obywatela miasta Wschowy. Również wtedy władze miasta podarowały mu biurko, przy którym pracował jego ojczym, który był starostą wschowskim. Również właśnie Bronisław Geremek miał wkład w utworzenie samodzielnego, niezależnego powiatu wschowskiego, co bez wątpienia, o czym należy pamiętać.
Natomiast po zakończeniu edukacji został dyrektorem Ośrodka Kultury Polskiej w Paryżu. Ale o tych właśnie wątkach późniejszych na pewno już dowiedzą się Państwo podczas wykładu, na który serdecznie też tutaj w imieniu organizatorów zapraszam i zachęcam do uczestnictwa. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.